Radio Tok FM Eurokoncita Barbie Wavy Langstrom Extra mówi o tym, że prorokować będą synowie wasi i córki wasze. Ale wiecie państwo, właściwie to świat nigdy nie chciał słuchać prawdy. A czy teraz świat będzie słuchał prawdy? Przecież mówili o tych, którzy mieli prorokować i którzy rzeczywiście prorokowali, że oni upili się lekkim winem, że zwariowali, że to są po prostu wariaci. A o Jezusie co mówili? Że to jest po prostu wariat. Jezus Chrystus. Także szczególnie tutaj to się powtarza w tym rechodupstwie warszawskim na Mazowszu. Dlaczego? Dlatego, że Jezus nikomu tam nie pasuje. Jezus Chrystus nie odpowiada, gdy trzeba piwko popić, wineczko, wódeczkę nad Wisłą. Także idą nad Wisłę, państwo zobaczą. Idą nad Wisłę, pomimo, że już 10, ale przecież dla młodych takich, którzy nie będą głosić orędzia o Królestwie Bożym, niektórzy nie są świadkami Jehowy, którzy nie są mormonami, którzy nie są prawosławnymi, Pisma Świętego nie podniosą ze śmietnika w centrum, tutaj przez most Poniatowskiego do centrum blisko. Także widzicie państwo, jest różnica pomiędzy tymi z Księgi Joela i potem w Dziejach Apostolskich, że spełnia się na nich proroctwo, że będą prorokować i głosić synowie wasi i córki wasze. Oczywiście to, co tu lizie w lewo, w prawo, to nie są ci synowie i córki, czyli że oni nie spełniają proroctwa ani z Księgi Joela, powtórzanego w Dziejach Apostolskich, tych, którzy głoszą w pierwszym wieku naszej ery. Świat zawsze jest podzielony. Nawet faryzeusze na saduceuszy w systemie, proszę państwa, watykańsko-żydowskim i na barok też wszystko jest podzielone. Musi być plebs. Muszą być poddani, bo skoro jest klasa kapłanów, duchownych i tych od docent, doktor habilitowany, no to jakże to nie ma być podziału. Dlatego jest bieda. Nie mają na kanapkę, nie mają na bułkę. Jak mają na wódkę, to potem nie mają na jedzenie. Dziecko płacze, chce zabawkę, kup zabawkę. Nie ma za co, no bo przecież rechodupstwo jest rozpite. A Amerykanie, proszę państwa, nie korzystają ze stołu, gdzie wódkę się podaje. Państwo zobaczą, na przykład Mormoni, jak przyjechali z Ameryki, to tutaj do tych rechodupek rozpasanych, gdzie jest Buda i Buta, no to już pojechali dawno Amerykanie, nie będą głosić, bo przecież pijak najlepiej dogada się z pijakiem, dziad z dziadem. Gad z gadem, gdy i takim wszystkim prostym zewsząd nędza, prostym, no bo uczyli się nie w tym kierunku. Wszystko jest nie to. Nie ma organizacji, nie ma porządku, nie ma logiki, a psychologia jest bardzo mała. Ja tu każdemu proponowałabym pójść na psychologię, no ale przecież zmuszać nie będziemy. Psychologia właśnie jest w Piśmie Świętym. Nie chcą czytać Pisma Świętego. Ale ci, którzy w Anglii, Ameryce, Białystok, to tak. Zapraszam.